Dziś EXP to poziom trudności. Grę zaczynam na trybie dla niemowlaków i będę musiał to wykorzystać, by zbudować fortecę, uzbroić się i przygotować, bo gra będzie już tylko trudniejsza. Tak naprawdę wszystko będzie chciało mnie zabić, a co gorsza, jak ten pasek naładuje się do końca, na mój świat dołączy Herobrine. A na tym świecie nie ma miejsca dla nas dwóch. Jaki ze mnie mały słodziak! Nie dość, że ja jestem malutki ze smoczkiem w gębie, to wszystkie moby są mikroskopijne. Ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś szczególne ułatwienie, bo takie małe moby, nie dość, że ciężej jest trafić, to szybciej uciekają. Zrobię może podstawowe narzędzia, będzie łatwiej cokolwiek zrobić. O, to jest lawa. Z tego co mi się wydaje, to na baby mode nie da się zabić, więc... Tak, jestem zabezpieczony od lawy. Gdziekolwiek i pójdę, to lawa zmienia się w obsydian. A czy jak skoczę z góry, coś mi się stanie? Oczywiście, że nie. To jest naprawdę idiotoodporny Minecraft. O, baby świnka! Zrobimy z ciebie baby kotleti. Tylko od razu zróbmy kill off, który natychmiast się enchantował. I to nie byle jak. Wszystkie zaklęcia, jakie w sumie byśmy chcieli na kill offie. To czemu by nie zrobić od razu łopaty? Ledwo ją dotknąłem i mamy naprawę szczęście, niezniszczalność, wydajność. Przyda nam się troszeczkę kobla. I what? Co nam wypadło? Emera z kamienia. I dostajemy expa, więc skoro mamy mending naprawę, to mamy niezniszczalne drewniane narzędzia. Tak naprawdę kopiąc tylko kamień, dostajemy dosłownie wszystko. Mamy diaksy! I neteryt? What? Dobra, nie, to jest zdecydowanie przesada. Ale jako, że dostajemy cały czas expa, to przecież za chwilę to się skończy, bo będzie coraz trudniej. Więc niestety nie może być tak pięknie w nieskończoność. Tak naprawdę nie potrzeba robić lepszych narzędzi niż te drewniane. Przecież to działa świetnie. Ale co się będziemy ograniczać? Diamentowa siekiera, pyk, która oczywiście się enchantowała na wszystkie możliwe rzeczy i drzewa właściwie znikają. A my za to dostajemy jeszcze expa, cudownie. Fajnie by było, gdybyśmy jeszcze diamenty mogli dostać z drzew, no ale... Dobra, nie. Nie ma rudze, nie ma co. Ten pasek na górze jednak mnie trochę niepokoi, powinniśmy się pospieszyć, więc póki jest to banalne, trzeba zrobić całą diamentową zbroję. Co nie będzie problemem? Ej, robi się już ciemno. Powolutku zachodzi słońce. Dobra, trzeba przyspieszyć tempa. Gdzie jest mój set? Szczerze to nie wiem, czy się powinienem bać. Z jednej strony jest noc, ale już się coś zmieniło, bo te świnki wyrosły. Nasz baby mod powoli dobiega końcowi. Not good, not good. Lepiej zrobić porządny set, który przy okazji cały jest zaczatowany. Nice. Tam tu łazi! Co to jest? Mały creeper! Czy on będzie mieć mały wybuch? O, to nie był mały wybuch, ale nic mi nie zrobił. Okej, kolejny. Serio, nic mi nie robią. Po prostu się od nich odbijam. Owieczki mogą nam się przydać. Chwila, jak zabijam owce, to zostaje kolejną owcę. Ja nie mogę, jaka ta gra jest banalna. Lubię to. Ale już zaraz mamy 10 level, a coś czuję, że wtedy zacznie się troszeczkę pod górkę. Czemu ja właściwie tyle tych owiec zabiłem? Nie potrzebuję tyle wełny, co ja odwalam. Jesteśmy w środku ciemnego lasu. Normalnie to by było niemożliwe i przede wszystkim nieodpowiedzialne, ale jako, że mamy specyficzne okoliczności, to dobranoc wszystkim. O nie, i skończyło się. Nie dostajemy już expa, zakopanie. Do lawy może lepiej. Też się nie powinienem zbliżać, już się nie zmieniam. Nie w obsydian. Dobra, nie włażę tam. Nie ma co ryzykować. Nope, nope, nope. O, tam coś jest. Jakaś wioska. Hello, hello. Tutaj sobie... O, tutaj sobie przypalimy. Tutaj jest... Jestem Gilbert. Aha. Dobra, sorry. Już. Ja sobie tylko chcę podpiec kotleciki, bo w sumie jestem już głodny. A to wygląda jak dobry spocik. Poza tym masz, widzę, fajną siekierę z topazu. Pieczona baraninka, w sam raz dla Bobasa. Gilbert, sorry, ale doświadczenie do picia? To brzmi dobrze. Pycha, 11 poziom. Ty masz tego więcej, Gilbuś. Trzeba piec kotleti. Uratuj Gilberta. Right, nadchodzą piladżerzy. O, to są piladżerzy, to są jakieś czarodziejskie dziady. Ja ich nie chcę widzieć tutaj. Spadł Wix. Oh no, won od Gilberta. Psik. Sik! Tak, ta siekierka ma 12 obrażeń, a ta 10, więc ta jest lepsza. Ej, słuchaj, jest sprawa. O! No dobrze, Gilbuś, o co chodzi? Zaraz ci powiem, ale pierw sundupsko go wniosłem. Tak? Dobra, już się przesuwam. Co jest grane? A, gagagaga, dobra, to tutaj. Co ty odwalasz, Gilbuś? Tutaj? Tak, to tutaj. Wymacnij ten przycisk. A, okej. Co za technologię, Gilbuś? Ja wiem, dzięki smrodzie za pomoc. To ja dziękuję. To wcale nie wygląda podejrzanie. Czy my tam powinniśmy schodzić? Chyba tak. Tylko w sumie jeszcze ograbię się do końca, Gilbert. Zabiorę ci resztę twoich rzeczy. No dobra, bierz. A. O, jak ja mogę nie zauważyć tego totemu? To może się przydać. Tak samo jak buteleczki z expem. 15...
poziom. Oh no, już jestem duży, koniec baby mode. Oficjalnie. No dobra, więc to jest chyba dobry moment, żeby zejść do tej kopalni z doświadczeniem. Ja już te rudy znam. Szkoda tylko, że nie mamy diamentowego kilofu. No ale nie starczyło na diaksów. Dobra, zadowolimy się tym. Wow, dużo, dużo doświadczenia. Dużo, dużo expa. Nice. Wowowiła, 37 poziom. Warto było wejść do piwnicy Gilberta. Skubaniec chciał dla nas bardzo dobrze. Chociaż, yo, ja się muszę pamiętać. Przecież ten exp to jest poziom trudności. Czemu ja sobie dokładam roboty? Boże, czy ja jestem normalny? Przyzwyczaiłem się, że exp jest spoko i trzeba go zbierać. Teraz ja powinien go unikać, jak ognia. Oh no. Oh no. O nie, co to za dziady? Co to za dziady? Dobra, nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Zanim mi się wy tu pospawnujecie wszystkie, rozwalam to i idę dalej. Diamenty. Diamenty się przydadzą. Boże, ich tu jest dużo. W sensie nie widzę ich, ale słyszę. Masę. O nie, czemu jest zbieram expa? Tryb hardcore włączony. No nieźle. Ja nie mogę zbierać expa. To jest już kompulsywne zachowanie. Muszę być bardziej ostrożny, mam hardcora. Yo, ja... Trzeba się nawadniać na to hardkorze. O Boże, jakie to obrzydliwe beknięcie było. O nie. Dobra, totem nieśmiertelności w łapę. Muszę być ostrożny, bardziej. To, kolejny totem i... Jabłko topazowe? Co to ma być? Co to jest za jabłko? Łóżko? Dobra, tutaj robi się dziwnie. Ktoś tutaj mieszka. Zielone jabłko i kolejny totem. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja nie wiem, czy mi się to podoba. Znaczy, dobra, to mi się akurat podoba. Spoko, ale to łóżko, ten... To coś i ten podejrzany dealer już niezbyt. Myślałem, że to ja jestem podejrzany dealer. Ale nie! On jest za ścianą! Dobra, dobra, dobra. Musimy się... Czy ja będę się z nim walczyć? Pewnie tak. Co to jest? To są puzzle. Yo, what? Są puzzle w Minecraft? Co ja mam ułożyć z tego? A to czarne dookoła. Wygląda mi za to jak obwódka. Czarna obwódka tego, co powinno mi tutaj wyjść. A, czy to jest klucz? Tak, to był klucz do tego wejścia. W takim razie może wejdźmy do środeczka i... O! Ty jesteś taki podejrzany dealer. Ty coś mi chcesz sprzedać. Co to jest? Zarubiny, szafiry, topazy, jakieś inne bajery. Co to są? Schematy? Schemat fortecy? Schemat armata? To jest fajne. Oto schemat armata. Możesz do niej załadować dowolny schemat budynku i po włożeniu wszystkich potrzebnych bloczków do sąsiadujących z nią skrzynek, zacznie ona wystrzeliwać bloki, powoli stawiając naszą budowlę. A poza tym mam schemat bunkru, szkoły podstawowej i parku rozrywki. Dobra, albo bunkier, albo forteca. Kup schemat twierdzy i działu, które je zbuduje. Dobrze, dobrze, no właśnie to chciałem w sumie zrobić. Czy mi się przyda szkoła? Przeciwko Herobrine'owi? Chyba nie. Co tutaj mamy? Buteleczkę z expem. Na zdrowie. Wow. Od teraz moby potrafią parkour. No nie, czemu ja tego expa piję? Nie powinienem pić expa. No dobra, muszę być gotów, bo wiem, że ten zombie gdzieś tutaj... Oh no! O. Okej, potrafią w parku jak potrafią. Frajer spalił się w lawie, okej. Element ruchomy na parkurze, to nie brzmi za dobrze. Nie, dobra, ten jest lepszy w parkura. Nara. Okej, spoko, może tego już nie przeskoczą, cwaniaczki skubane. Mamy tutaj jakieś szalkery. A co tutaj jest? Ej! To chyba są itemy, które są mi potrzebne do zrobienia tego schematu. Dobra, wszystko trzeba zebrać. Słyszę te zombiaki. Niedobrze, no. Skubany zaraz mnie któryś wtrąci do lawy, a ja niby mam ten totem, ale come on, jesteś na hardkorze. Tam jest guzik. Tam idziemy. Tylko, że... Ej, chwila. Co mnie powstrzymuje, żebym zrobił coś takiego w sumie? Czemu ja sobie utrudniam życie? Co jest grane ze mną? Tu przecież jest piękny guzik. O! Coś tu jest. Rubin. Perfekcyjnie. Ej, yo! Tu jest kolejny. Dzień doberek. I stąd mamy wziąć te akwamaryny. I... No, buteleczki z expem. Pyk! Od teraz moby nie palą się w dzień. Kurde, no czemu ja to robię? Ja jestem głupi jakiś. Strasznie głupi jestem. Czemu ja to robię? Muszę unikać expa. Moby się nie palą w dzień. Na szczęście, dobra, to nie jest najgorsze, co się mogło nam przytrafić. Ale yo, tutaj jest kolejny guzik. Pyk. No dobra, tutaj sobie naczytowałem trochę. Szafir. I to chyba wszystko. Okej, chyba tak, chyba jest tak. Już to widzę i więcej nic nie widzę. Wszystko dobrze. Co ja robię? Panie kolego, ja poproszę sobie schemat fortecy, pyk armaty i schemat szkoły podstawowej. No mogę to kupić. Czemu nie? Dobra. Zawijam stąd, bo czas nam się kończy. Wyłazimy stąd. Wezmę sobie ten węgiel. Ui! Wszystkie moby chcą cię zabić. Wszystkie moby? Nawet te słodkie, małe owieczki? O nie. Ojojojojoj, to może źle wyglądać.
Czy wy świnki? O nie! Wy świnki serio chcecie mnie zabić? Dobra, na szczęście jesteście jako świnkami, więc was mogę zjeść bez problemu. Ale yo, spadówix! One są upierdliwe strasznie. Nara, 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 nara. Paszą won. Nie za dobrze. Tutaj jest jakiś duży plac i tutaj sobie możemy ten schemat ustawić. Jak to będzie episko wyglądało? I to, co musimy zrobić? Położyć gdzieś armatę, włożyć ten schemat fortecy i teraz zostaje ustawić wszystkie itemki w tych oto skrzynkach. Jak to wszystko ustawiliśmy, wystarczy kliknąć play. Wow! I działa! Zaczęło się ustawiać. To trochę zejdzie. Armata strzelała, strzelała, a pasek nadal się przesuwa. I kiedy już myślałem, że jest dobrze, zamek uda się skończyć, okazało się, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. No, no, zameczek jest już prawie, że gotowy. Tylko to wejście jest dla mnie trochę niejasne. Jak ja mam tu niby wejść? Halo! Normalnie trzeba tak wchodzić. Co jest grane? Elegancko, zameczek niczego sobie. Wejście jest jakie jest, ale... O, guziczek? Czy to jest od... most zwodzony! Jak w prawdziwym zamku. To jest prawdziwy zamek! Moi drodzy, mamy własne zamczysko. Zarąbiście! Zamknijmy się na wszelki wypadek. Stół do enchantowania, no. I nawet takie bajery. Herobrine przyzwał potwory. Stwórz własną armię mutantów. Że z tego mamy zrobić armię mutantów, to jest jakieś chemikalium. Co to właściwie ma znaczyć, że przyzwał jakieś potwory? Ja tu nic... O-o. Tam coś jest. Oh no! To są wielkie mutanty! Dobra, musimy odpowiedzieć ogień na ogień. Ale nawala! Strasznie, strasznie, strasznie rozwala życie. Dobra, zamknijmy się w zamku. Słyszę, że są już przed drzwiami. Nie, dobrze. A nasz zamek tak naprawdę nadal nie jest w 100% gotowy. Okej, czy one tu są? One tu są! Nie! Dobra, wywalamy teraz tę poteczkę i... Co to było? Czemu one się rozwaliły? Powinniście mi tutaj pomagać, a nie wybuchać. Co to było? Niedobrze, tu jest nawet zombiak, giga zombiak. Ja nie mogę. Dobra, może skubańce nie mogą po prostu być na półpłytkach. To oby to było to. Dobra, dziady, pyk! Zmieńcie się w mutanty i przeżyjcie, proszę. Dobra, jest! Jest jeden z gret i reszta też się zmieniła. Cudownie. Dobra, mutanty. Nawalajcie tego zombiaka. Yo, on jest strasznie silny. Dobra. Nawalają. Chociaż nie wiem, czy te golemy są wszystkie zainteresowane tematem. Ej, wy powinniście nawalać tamtych dziadów, a nie. Dobra, zjedzmy szybko to jabłko. Zielone jabłko. Co ono mi da? Jakieś absorption? Spoko. Nie jest może tak OP jak złote jabłko, ale nadal coś do przodu. Nawalajcie, no dziady. Dobrze. Biją. Ja się może lepiej schowam, nie mam szans z tymi mutantami, i tak. 1000 IQ, mam moc zwodzony, zamknąłem go sam przed sobą. Dobra, teraz tylko liczyć, żeby nasze mutanty pokonały te drugie. O nie, a już Herobrine za chwilę się pojawi. Totemy nieśmiertelności zostały zniszczone. Co? Nie ma, zniknęły! Wszystkie! O nie, dobra, tarcza w dłoń i Herobrine dołączył do gry. No jasne, super. Co jest grane? Co mi się stało z łapką? Yo! Jestem dopakowany! O nie, Herobrine! Cześć, zabiję cię, ale najpierw zacznę od Gilberta. Co on tu robi? Nie jestem gotów. Znaczy, jestem wielki, domyślony, ale... Czekajcie, Gilbert. Nie Gilbert, tylko nie Gilbert! On naprawdę tam leci! Ale to wygląda... Co on odwala? Jak to dziwnie wygląda? O! Co jest grane? Wanopiorun! I rozwalił całą... O nie, Javire Gilberta! Nie dość, że mam hardcora, to ten typo przyzywa swoją armię i do tego rozwalił Gilberta. Szybka akcja. To jak zdobywałem cały czas expa, tak mogę go w sumie stracić. Na przykład enchantując. Tu jest lapis, wszystko jest na swoim miejscu. Jedyne co, to muszę coś zenchantować. Potrzebujemy drewno, ale nie, mutant creeper! Yo! Tylko nie w zamku, jak rozwali zamek, to już wszystko będzie przegrane. Ej, ziomuś, halo, zainteresuj się tematem. Nie! On wysadza dużo małych creeperów! No pomóż mi! Golem! Pomóż mi! O nie, jaka rozwałka! W sumie nie taka tragiczna ta rozwałka. Aha, dobra. Dla golema była tragiczna. Dobra, dużo drewna. Creepery mi wcale w tym nie pomagają. Wcale. On spawnuje po prostu kolejne creepery, a sam nie ginie. Jak ja tego dziada miałbym nawet pokonać? Dobra, to się robi bardzo niebezpieczne. Zamykamy się. Szybko. Dobra, nie wlazł do środka. Ale rozwalił drzwi. Robimy dużo żelaznych łopat. To jest jedyne wyjście. I enchantuję jak szalony. Dużo żelaznych łopat. Tylko to nas może uratować. Dobra, nadal jestem wielkim mięśniakiem. Nadal nie jest za dobrze. Musimy stać się małymi dziećmi. Jeżeli będziemy małymi dziećmi, znowu wszystko będzie proste. I znowu jakoś go... O nie, rozwaliły mi tu wszystko. To musi wyjść. Znowu się zmieszamy. Jesteśmy małymi dziećmi. Wszystko będzie dobrze. Wielki creeper zmienił się w małego. Zostało po prostu kilka zwykłych creeperów. A my już całe szczęście nie mamy
hardcore moda. Okej, okay, jest coraz lepiej. Czy mogę wchodzić do lawy? Mogę wchodzić do lawy? Nie mogę wchodzić do lawy. Okej, okay, wszystko wróciło do normy. Mobów też już żadnych nie ma. Jest ten dziad! Okej, okay, spadaj! Opuścił grę. Przecież to jest OP! Widzowie, jesteśmy niezwyciężeni! Herobrine opuścił grę, celebrujemy to, widzowie! I jesteśmy znowu napakowani na świecie bez Herobrine'a! Co to jest? Creeper? Okej. Okay.